Ktoś tutaj buszował w tej lodówce i nie zostawił nic dla rodziców. Idziemy na zakupy. Zróbmy większe, kochanie, na cały tydzień. Myśląc o większych zakupach, weźcie pod uwagę posiłki, jakie planujecie przygotować. Zróbcie planer i sporządźcie listę zakupów. Przemyślane zakupy pozwolą wam kontrolować domowy budżet i uniknąć marnowania żywności. To w takim razie, co zdrowego mamy w planach na następny tydzień? Ja bym zjadł gołąbki z soczewicą, więc na pewno trzeba będzie kupić kapustę i pasatę pomidorową. A czekaj. W środę możemy zrobić duszony filet z indyka, a z kapusty, która zostanie, zrobię surówkę. W czwartek może makaron z pesto i z kurczakiem. Po treningu jestem głodny, poza tym możemy go więcej zrobić, żeby starczyło na piątek do lunchboxów. A kiedy ryba? W poniedziałek. Musi być najświeższa. A do kanapek można zrobić pastę z makreli i groszku. Będzie na dwa dni. Co musimy kupić w takim razie? Dla dzieciaków jogurty naturalne, owoce, warzywa, cytryna i mięta do wody smakowej. Pamiętajcie, żeby sprawdzić zawartość szafek. Bo może coś wam zostało z zeszłego tygodnia. Pani ekspertko, jak mądrze planować posiłki i przechowywać żywność? Prawidłowe przechowywanie żywności oraz regularny przegląd szafek i lodówki ułatwia nam później planowanie posiłków. Dzięki temu wiemy, jakie mamy zapasy i mamy kontrolę nad tym, jakim produktom kończy się termin przydatności do spożycia. Gdy wracamy z zakupów, musimy pamiętać, że poszczególne produkty powinniśmy też odpowiednio poukładać. Wszystkie produkty spożywcze wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych, takie jak mięso, ryby czy produkty mleczne, należy trzymać w lodówce, w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej temperaturze. A produkty suche, takie jak kasze, ryż, makarony, nasiona roślin strączkowych, umieszczamy w szafkach i dbamy o właściwą cyrkulację powietrza. Poszczególne produkty dobrze jest też układać zgodnie z terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości. Nowe produkty, które kupujemy, ustawiamy w głębi szafek lub lodówki, wysuwając naprzód te, które kupiliśmy już jakiś czas temu. Mięso i ryby na najniższej półce, bo tu jest najchłodniej. Masło na średniej. Mhm. Potem tutaj też postawię pesto, jak otworzymy, a na razie postawię w szafce z makaronem. To samo z pasatą. Postaw ją tam, niech tam stoi aż do otwarcia. Jogurty. Na najwyższej półce. One nie wymagają aż tak niskiej temperatury. To tak jak jajka, które wymagają niewielkiego schłodzenia, dlatego możemy je trzymać w pojemniku na drzwiach lodówki. Co tu jeszcze? Cytryny. Mięta złapie trochę słońca na parapecie. No dobrze. Wygląda na to, że mamy wszystko. Jeszcze por. Proszę.